Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Jestem korepetytorem online z przymiotów ekonomicznych i tym razem w ramach finansów chciałabym wyjaśnić, jak obliczyć wartość bieżącą obligacji w przypadku obligacji kuponowej, czyli takiej, która przynosi nam jakieś odsetki w trakcie trwania tej obligacji, w trakcie czasu. Do czasu wykupu, nie, że przynosi nam jakieś dodatkowe pieniążki. Jeżeli dana jest dwuletnia obligacja o wartości 1000 zł przykładowo, która jest oprocentowana 3,4% w skali roku przy odsetkach płaconych raz w roku i mamy wyznaczyć wartość tej obligacji przy tej właśnie wymaganej stopie dochodu równej 4%, i pytanie brzmi, przy jakiej cenie będzie opłacało się kupić tę obligację, kupić, to znaczy, żeby nam się opłacało ją kupić. Więc w tym momencie mamy do policzenia, powiedzmy, zadanie dotyczące obligacji z kuponem, czyli z tak zwanymi odsetkami. I jeżeli chcemy poznać, jaka jest wartość tej obligacji, może inaczej, dlaczego liczymy wartość obligacji, bo jak jest pytanie, przy jakiej cenie rynkowej należy kupić tę obligację, to takiej, która na pewno nie przekracza wartości tej obligacji. Im cena jest niższa, tym lepiej dla nas. A więc pytanie, ile warta na początek jest ta obligacja? Jeżeli pytanie brzmi, ile jest warta ta obligacja, to pytanie jest o bieżącą wartość tej obligacji, ile teraz by nam dała korzyści, gdybyśmy ją kupili. Za jaką cenę by było warto ją kupić? Jeżeli wiemy, że nominalnie, czyli za 2 lata dostanę wypłaty 1000 zł, to będzie nasza wartość przyszła. Wymagana jest stopa dochodu 4%, czyli tyle będziemy taką stopą dyskontować przepływy pieniężne, jakie nam się pokażą w kolejnych latach. A K oznaczymy, że to jest 3,4, czyli ten jakby stopa procentowa do naliczania od odsetek, a nie do dyskontowania. To jest różnica. Stopa rentowności pozwala nam na dyskontowanie przepływów pieniężnych, a stopa oprocentowania obligacji pozwala nam na naliczanie odsetek, które stanowią przepływy, które później będą dyskontowane stopą rentowności. A więc jeżeli jeszcze dodatkowo wiemy, że termin wykupu naszej obligacji to 2 lata, wówczas możemy naliczać odsetki. Odsetki naliczamy jako stopa oprocentowania właśnie do naliczania odsetek razy wartość nominalna. Odsetki naliczamy właśnie od wartości końcowej obligacji. A więc jeżeli 3,4% przemnożę razy 1000 jako tą naszą wartość nominalną, mam 34. Taką wartość będą wynosiły odsetki po pierwszym roku, jak i po drugim. I w tym momencie jest informacja, że wycena obligacji dotyczy bieżącego okresu, ile ona jest teraz warta, a więc wyceniamy jako wartość obecną, a więc należy ją zdyskontować, czyli interesuje nas liczba okresów od momentu 0 do momentu wypłaty tych odsetek. Jeżeli odsetki otrzymujemy po pierwszym roku, to będziemy je dyskontować tylko raz. Jeżeli odsetki są wypłacane po drugim roku, to będziemy je dyskontować 2 razy konkretne te odsetki. A więc jeżeli generalnie wzorem matematycznym zapiszemy, że wartość obligacji to suma zdyskontowanych odsetek, czyli odsetki podzielone przez 1 plus r do potęgi t, i to jest suma plus nominalna wartość też zdyskontowana, gdzie n to jest liczba tych lat, na przykład lat do momentu wykupu przez to, powiedzmy, emitenta, to ten wzór faktycznie w naszym przypadku rozpiszemy następująco. Jeżeli odsetki 34 zł dostaję po pierwszym roku, to dyskontuję je tylko raz. Jeżeli drugie odsetki 34 zł otrzymuję po 2 latach, to one warte są po tych 2 latach, ale na moment 0, 34 przez 1 plus stopa dyskontowa, czyli tutaj tego z naszego zwrotu, podniesiona do kwadratu, bo dyskontowana dwukrotnie. Plus i po 2 latach dostaję 1000 zł, czyli muszę je zdyskontować dwukrotnie stopą rentowności, czyli 1 plus r
dwukrotnie potęgowane. To, co wychodzi, to jest obecna wartość tej obligacji, czyli na moment dzisiejszy obligacja o takich spełnianych warunkach, jak tutaj mamy zapisane, w tym momencie ta obligacja warta za 2 lata 1000 zł, teraz na dzień dzisiejszy wraz z odsetkami jest warta 988,68 zł. Jeżeli teraz ktoś nam zaoferuje, że możemy tą obligację kupić po na przykład 990, to ja bym powiedziała, że ta cena jest zbyt wysoka, bo cena przekracza wartość tej obligacji, a więc obligacja jest jakby przeszacowana, zbyt wysoka. Jeżeli jednak ktoś by powiedział, że musi szybko odzyskać pieniądze i chce to sprzedać obligacje na przykład po 970 zł, to ja bym powiedziała, że opłaca mi się tę obligację kupić, bo zarobię dodatkowe 18 zł, uwzględniając stopę rentowności, jaką ja dla siebie wymagam. A więc każda cena, która jest niższa od wartości obligacji, wskazuje na to, że tą obligację warto jest kupić. A więc jest to korzystne. Jeżeli potrzebujecie odpłatnie wykonać swoje zadania, których nie rozumiecie, jak najbardziej możecie wchodzić na stronę internetową zadaniaprojekty.pl. Tam jest formularz kontaktowy, tam można wysłać swoje zadania. Zapraszam Was też do oglądania pozostałych moich filmów, które są udostępnione na YouTubie, bo zapraszam również do oglądania filmów dotyczących innych przedmiotów, z którymi macie problemy. Jak najbardziej wszystko jest dla Was przygotowane. Jeżeli odpłatnie coś potrzebujecie, możecie wtedy pisać również na zadania/projekty@wp.pl. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do nauki i współpracy.